Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia. 16 październik. Czyta Iwonna Teresa. 16 październik to nie tylko dzień miesiąca różańcowego, ale dzień pamięci poświęcony Janowi Pawłowi II, polskiemu papieżowi. Wszyscy go znamy i kochamy. Tak jak różaniec. Jan Paweł II kochał różaniec. Poświęcił różańcowi list apostolski. Wygłosił wspaniałe homilie o Maryi, ale przede wszystkim on sam odmawiał różaniec. To on zawierzył się Matce Bożej, modląc się: Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus tuus, Maria. Totus tuus. Amen. Polska, sierpień 2002 rok. Papież i różaniec. Jan Paweł II był wiarygodny, kiedy zachęcał młodzież, by wraz z nim odmawiała różaniec. Ileż razy szedł sam do młodych ludzi, był dla nich przyjacielem i traktował ich jak przyjaciół. Nie czuli się przez niego osądzani czy pouczani, ale przede wszystkim kochani za to, kim są. 10 kwietnia 2003 roku, spotykając się z młodymi z okazji Światowego Dnia Młodzieży, mówił: Przyjąć Maryję do swego domu, do swojego życia, to przywilej każdego wiernego. Przywilej przede wszystkim na chwile trudne, takie jak te, które i wy, młodzi, często przeżywacie w tym czasie swojego życia. Pamiętam, jak takim momentem dla mnie, kiedy byłem młody i pracowałem w zakładach chemicznych, było odnalezienie tych słów: Totus tuus. Mocą tych słów mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia. Możliwość przyjęcia Maryi do swojego domu, do swego życia jest propozycją dla nas wszystkich. Dzisiaj z tych właśnie motywów chcę was zawierzyć Maryi. Najdrożsi, mówię to wam z doświadczenia, otwórzcie dla niej drzwi waszego życia. Nie lękajcie się otworzyć na oścież drzwi waszych serc Chrystusowi za pośrednictwem tej, która chce zaprowadzić was do Niego. Ona pomoże wam wsłuchać się w Jego głos i odpowiedzieć tak na każdy plan, jaki Bóg przewidział dla was, dla waszego dobra i dla dobra całej ludzkości. Jan Paweł II tak pisał o różańcu. Od mych lat najmłodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypominała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny w sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 24 lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w 2 tygodnie po wyborze na stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Papież otwierał wnętrze swojego serca
Nie tylko wówczas, jak to miało miejsce w czerwcu 1997 roku, rozmawiał z mamą z ufnością dziecka, które pozwala się jej prowadzić za rękę i tylko jej ufa, jak to trafnie ujął Mario Agnes. Ale także wówczas, gdy wyznawał, że pięknie jest przebywać z Jezusem, spoczywając na Jego piersi jak umiłowany uczeń, możemy doznać nieskończonej miłości Jego serca. List z okazji 750-lecia Bożego Ciała, 1996 rok. Czynił to również, gdy pisał: Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. Po czym konkludował: Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą mszę świętą w krypcie świętego Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby skupiają się dramat Golgoty. Powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą teraźniejszość. Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie boskiego wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, żeby otworzyć im oczy na światło, a serca na nadzieję. Te zwierzenia to małe perełki, którymi papież nas obdarowywał. Otrzymaliśmy też wielkie dary, takie jak jego osobisty akt wiary, który wypowiedział publicznie w uroczystość wniebowzięcia w 2000 roku. Tej wierze pragnę dać świadectwo wobec was, młodzi przyjaciele, na grobie apostoła Piotra, którego z woli Bożej jestem następcą jako biskup Rzymu. Dziś ja, jako pierwszy, pragnę powiedzieć wam, że wierzę mocno w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak, wierzę. Młodzi ludzie potrzebują dorosłych, którzy jako pierwsi pokazaliby bez obaw i ociągania się, kim są i w co wierzą, a także bezpośrednio i z radością przekazaliby im piękno wiary. Z pewnością młodzież słucha dzisiaj świadectw, o ile są one poparte darem i ofiarą z własnego życia. W tym aspekcie nabierają znaczenia słowa wypowiedziane spontanicznie 29 maja 1994 roku przez Marię: Chciałbym dziś wypowiedzieć moją wdzięczność za dar cierpienia. Pragnę podziękować za ten dar. Zrozumiałem, że dar był potrzebny. Papież musiał się znaleźć w poliklinice Gemelli, musiał się nie pokazywać w tym oknie przez 4 tygodnie, 4 niedziele. Musiał cierpieć, podobnie jak musiał cierpieć 13 lat temu, tak i w tym roku. Raz jeszcze przemyślałem, rozważyłem to wszystko podczas mego pobytu w szpitalu i raz jeszcze odnalazłem obok siebie wielką postać kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Wczoraj minęła 13. rocznica jego śmierci. To on powiedział mi na początku pontyfikatu: Jeśli Bóg cię powołał, masz prowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. On sam wprowadził Kościół Polski w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Tak mi powiedział kardynał Wyszyński. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę
i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza. Trzeba było wprowadzić go przez cierpienie, przez zamach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w tym roku, w roku rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana, także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa, Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość. Trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin. Chciałem się podzielić tymi refleksjami podczas pierwszego spotkania z wami, drodzy Rzymianie i pielgrzymi, na zakończenie miesiąca maryjnego, ponieważ ten dar cierpienia zawdzięczam Matce Bożej i to jej za niego dziękuję. Zrozumiałem, że potrzeba było, bym dysponował tym argumentem wobec możnych tego świata. Znów mam się z nimi spotkać i rozmawiać. Jakich mogę użyć argumentów? Pozostaje mi ten argument cierpienia. Chciałbym im powiedzieć, zrozumcie to, zrozumcie, dlaczego papież znów był w szpitalu, dlaczego cierpiał. Zrozumcie to, przemyślcie to jeszcze raz. Słowa te nie pozostawiają obojętnym, zmuszają do refleksji, prowokują, ponieważ są spójne z życiem człowieka, który je wypowiedział. Prorocze i w tajemniczy sposób realne jest również to, co Ojciec Święty powiedział do młodych w Madrycie 3 maja 2003 roku. Wspominając tamte lata mojego życia, mogę was zapewnić, że warto oddać się sprawie Chrystusa i z miłości do Niego poświęcić się służbie człowiekowi. Warto oddać życie dla Ewangelii i dla braci, czy też wyznanie uczynione wobec nich w 2004 roku. Po prawie 60 latach kapłaństwa z radością mogę dziś złożyć przed wami wszystkimi moje świadectwo. Wspaniale jest móc poświęcić się bez reszty Królestwu Bożemu. To właśnie wszystko dokonało się w życiu Jana Pawła II, dzisiaj już świętego. Z nieba, z okna patrzy na nas Polaków i widzi, jak bardzo niektórzy się pogubili. On modli się za nami wszystkimi i my módlmy się do Niego i prośmy, aby wybłagał u Boga miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, naszych polskich rodzin, młodzieży, dzieci i dla nas samych. Amen.